Uczestnicy dzisiejszego spotkania odniosą się do słów, które padły na konferencji prasowej, którą zwołał pan poseł Kacper Płażyński 5 czerwca, w której uczestniczyli pan radny Sebastian Bucharczyk oraz prezes klubu KS Beniaminek 03, pan Marcin Kaszubowski. Jako pierwszy głos zabierze pan prezydent miasta Janusz Sankowiak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję mediom za spore zainteresowanie. Jak powiedziała pani prowadząca, chciałbym się odnieść do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, mianowicie do konferencji prasowej, której zwołał pan Płażyński w obecności dwóch lokalnych polityków. Jak do tej pory pan poseł Kacper Płażyński pojawił się w Starogardzie przy różnego rodzaju okazjach, organizował konferencje. Nie zawsze zgadzałem się z tym, co wypowiadał, traktowałem to raczej w kategoriach folkloru politycznego. Natomiast na ostatniej konferencji padły zarzuty, do których niestety muszę i jestem zobowiązany się odnieść. Mianowicie pan poseł stwierdził, że w Starogardzie Gdańskim dzieją się nieprawidłowości przy dysponowaniu publicznymi pieniędzmi przy podziale dla lokalnych klubów sportowych. Wspomniał również, że w mieście jest patologia. Jak również, że władze miasta nie liczą się z prawem, łamią je i lekceważą. Czuję się w obowiązku odnieść się do tych sformułowań. Przede wszystkim, już sam fakt, że poseł z zewnątrz, nie z Kociewia praktycznie, przyjeżdża i poucza nas, jak mamy się samorządzić, jak mamy wykorzystywać naszą autonomię, wydaje mi się niestosowna, dalece niestosowna. Przy okazji ostatniej konferencji pan poseł był w towarzystwie dwóch lokalnych polityków, mianowicie pana radnego Sebastiana Kucharczyka oraz pana Marcina Kaszubowskiego. Nie wiem, na jakiej podstawie wyrażał swoje poglądy, ponieważ żadne rozstrzygnięcia instytucjonalne nie padły. Ani w prokuraturze, ani w sądzie, na wszystkie te sprawy, które zostały przez tych dwóch panów, że tak powiem, podniesione i które zostały skierowane do tych instytucji, nie mamy dzisiaj praktycznie żadnych rozstrzygnięć. Dlatego też dziwi mnie, skąd takie tezy, skąd takie sformułowania. Myślę, że polegają one wyłącznie na podpowiedziach jego politycznych sprzymierzeńców z lokalnej polityki. Pan poseł na konferencji prasowej już konkretnie wydał wyroki, postawił tezy, jak wcześniej mówiłem, a później przyszedł do mnie z pismem, w którym zwraca się z prośbą o to, abym wyjaśnił mu, na czym polega problem. Zatem wiedząc, że pan poseł Kacper Płażyński jest z wykształcenia prawnikiem, to myślę, że jak gdyby kolejność postępowania została tutaj diametralnie zaburzona. Kolejna sprawa dotyczyła takiej dość zaciekłej obrony radnego Sebastiana Kucharczyka. My, jako samorząd, który partycypował w kosztach organizacji wycieczki pana Kucharczyka, jak również pewnej grupy osób do Katynia, chcielibyśmy tylko się dowiedzieć pewnych kwestii formalnych, które zaistniały przy organizacji tejże wycieczki. Mianowicie, pan Sebastian Kucharczyk, radny Sebastian Kucharczyk, upublicznił konto bankowe i domniemujemy, że jest to jego prywatne konto bankowe, na które wpłacać mieli uczestnicy wycieczki środki na organizację czy na udział w tej wycieczce. Średnio licząc, jako że blisko 50 osób wzięło udział w tej wyprawie, wpłacając ponad 2000 zł, to na koncie pana radnego pojawiła się kwota około 100 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, i dlatego też mamy prawo wiedzieć, czy pan radny Kucharczyk przekazywał wpłacającym stosowne pokwitowania
dane wpłaty? Czy odprowadził należne podatki do Urzędu Skarbowego? Czy wydatkował za pokwitowaniem całą zgromadzoną na swoim koncie kwotę? Czy wykazał w oświadczeniu majątkowym tak duży przychód? Naszym zdaniem wypełnił znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, czego skutkiem jest, jak dzisiaj wiemy, pan wojewoda się uchylił tą uchwałę, ale powinno być pozbawienie go mandatu radnego gminy miejskiej Starogardczański. Sprawę oczywiście wyjaśnią powołane do tego instytucje, taką jak prokuratura, do której zgłosiliśmy sprawę, oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, bądź w ostateczności Naczelny Sąd Administracyjny. I dziwi w tym miejscu fakt zasłaniania się politykiem. Moim zdaniem lepiej byłoby wyjaśnić sprawę właśnie w tych instytucjach i jeżeli pan radny zostanie uznany za niewinny, z podniesioną głową chodzić po naszym mieście. Odnośnie lokalnego polityka, mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, mam na myśli pana Marcina Kaszubowskiego, to cieszę się niezmiernie, że w końcu zdeklarował swoje zaangażowanie polityczne, pokazując mieszkańcom Starogardu, skąd czerpie inspiracje i kto jest jego politycznym mentorem. Okazuje się, że największym grzechem naszego samorządu jest to, że w przeciągu 5 minionych lat dotacje na szkolenie dzieci i młodzieży sekcji piłki nożnej KS Beniaminek 03 wzrosła z kwoty 40 tysięcy do blisko 130 tysięcy złotych. Pan poseł Kasper Płażyński podczas konferencji prasowej z lipca 2018 roku stwierdził, że miasto Gdańsk na 20 dzielnicowych klubów piłkarskich przekazuje łącznie 150 tysięcy złotych. Samorząd Starogardu Gdańskiego na 2 kluby piłkarskie tego samego przeznaczenia finansuje je w kwocie łącznej 285 tysięcy złotych. Niestety tego faktu pan poseł nie raczył zauważyć. Pan Marcin Kaszubowski, polityk lokalnego szczebla, całą narrację ataku na samorząd naszego miasta opiera na kłamliwej teorii o krzywdzeniu dzieci poprzez niedostateczne, jego zdaniem, finansowanie szkolenia. Otóż muszę państwu powiedzieć, że zrobiliśmy sobie analizę porównawczą i okazuje się, że na szkolenie zawodnika piłki nożnej, mam tu na myśli dzieci i młodzież, miasto, czyli z naszych podatków, z naszych pieniędzy wspólnych, przeznacza 570 zł na każde dziecko. 570 zł. Natomiast dla przykładu na akrobatki, czyli inną sekcję sportową, na dziecko przypada kwota 108 zł. Rzeczywiście widać znaczne różnice w finansowaniu kształcenia dzieci i młodzieży w wielu dyscyplinach sportu. To musi się zmienić. Gwarantuje nowe podejście do podziału środków na lokalny sport ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zaangażowanych w poszczególne dyscypliny. Co się tutaj właściwie nasuwa mi się pytanie, co się dzieje z finansami klubu sportowego Beniaminek 03? Deklarowane w sprawozdaniach roczne kwoty przeznaczane na działalność tego klubu z różnych źródeł przekraczają kwotę 1 000 000 zł. W tym również wpłaty od rodziców, które są w wysokości ponad 200 czy blisko 200 tysięcy złotych. W jaki sposób tak ogromna kwota jest rozdysponowana przez zarząd działaczy klubu? I tutaj wracam znowu do konferencji prasowej pana Kacpra Płażyńskiego z lipca 2018 roku. Zastanawiamy się, tam była zresztą podpowiedź z jego strony, że skoro miasto, tam było, odnosiło się do miasta Gdańsk, dzisiaj mówimy o Starogardzie Gdańskim, skoro miasto, czyli środki publiczne przekazywane w tak dużych ilościach pozostają poza kontrolą, być może należałoby warunkować przyznawanie takich kwot obecnością przedstawiciela gminy miejskiej Starogard Gdański w zarządzie tegoż klubu. I nie tylko tego, tych wszystkich, które dysponują środkami publicznymi w takich wysokościach. Chciałbym się zwrócić do pana posła Kacpra Płażyńskiego. W naszej wspólnocie
Bardzo cenimy sobie poczucie wspólnoty i niezależności od polityki. Próbę dzielenia nas dla politycznego interesu będziemy traktować jako ingerencję w naszą autonomię i niezależność. Rozumiem, że próbuje Pan się odwdzięczyć swoją aktywnością polityczną na terenie naszego miasta Panom Sebastianowi Kucharczykowi, przepraszam, i Marcinowi Kaszubowskiemu za pomoc w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Oczywiście niech Pan to robi, tylko nie kosztem naszej lokalnej społeczności. Są przecież inne formy wsparcia, rekompensaty. Wiem, że łatwo przychodzi Panu ferowanie wyroków, nieuczciwe ocenianie innych, polityczne formułowanie całkowicie nieprawdziwych tez, gdyż chroni Pana immunitet poselski. Czuje się Pan bezkarny. Jeśli rzeczywiście chce Pan pomóc mieszkańcom Starogardu i Kociewia, to może Pan zainteresuje się rzeczywistymi problemami miasta i regionu. A z pewnością do nich należy budowa starogardzkiej obwodnicy, o którą walczymy od wielu, wielu lat. Tu Pańska pomoc by nam się naprawdę bardzo przydała. Modernizacja dróg lokalnych, na które środki dysponuje Pan Wojewoda. Wiedząc, że ma Pan ścisłe relacje z Panem Wojewodą, też liczylibyśmy na Pana wsparcie. Może zajmie się Pan również pomocą w ochronie środowiska, modernizacją linii kolejowej. Tutaj z akcentem na dopracowanie czy doprowadzenie do tego, aby mogły z peronów Starogardzkiej Stacji Kolejowej korzystać osoby niepełnosprawne. Czy wreszcie dofinansowaniem oświaty, opieki paliatywnej i tworzenie miejsc aktywności seniorów. Starogard Gdański, jak wiele miast w Polsce, ma wiele potrzeb. Jeśli pragnie Pan sobie zaskarbić sympatię i wdzięczność Starogardzian i mieszkańców Kociewia, to proszę zrezygnować z politycznego bełkotu na rzecz konkretnych działań, które przyniosą pożytek mieszkańcom, a Panu rzeczywistą satysfakcję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Prezydentowi. Zapraszam teraz Panią Przewodniczącą Rady Miasta, Panią Annę Benert. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym się odnieść do jednej kwestii, która została poruszona podczas piątkowej konferencji, którą, jak wiemy, zwołał poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Kacper Płażyński. A mianowicie chodzi o sprawę bezczynności w sprawie skargi złożonej przez klub Beniaminek 03 na pana prezydenta miasta. Otóż te słowa są głęboko krzywdzące zarówno moją osobę, jak i wszystkich radnych Rady Miasta, ponieważ chcę poinformować, że skarga, która wpłynęła na działalność prezydenta miasta, złożona została przez klub Beniaminek 2 marca 2020 roku. Następnie 4 marca została zadekretowana do wszystkich radnych Rady Miasta, a następnie 5 marca przekazano skargę do przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 11 marca przekazano skargę przez przewodniczącego Komisji Skarg do prezydenta z prośbą o zajęcie stanowiska oraz wydanie opinii prawnej. 16 marca przekazano stanowisko prezydenta do Komisji Skarg. 17 marca przekazanie opinii prawnej do Komisji Skarg. 25 marca zawiadomiłam klub Beniaminek 03 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na wydane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii ograniczające organizowanie zgromadzeń. Dlatego też wnioski, które się pojawiły na konferencji, są naprawdę krzywdzące i naruszają dobre imię nie tylko moje, ale również i Rady Miasta. Nie byłam bezczynna w tej sprawie, a wręcz odwrotnie,
od momentu zadekretowania sprawa nabrała obiegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam pana wiceprezydenta Macieja Kamilowskiego, który między innymi omówi kwestie organizacji pracy i opieki nad dziećmi w szkołach i przedszkolach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym się odnieść do słów i oskarżeń kierowanych pod adresem pana prezydenta, jak i moim przez pana Marcina Kaszubowskiego. Chcę przedstawić fakty, nie manipulacje i kłamstwo. Jeśli chodzi o ten konkurs, bo może nie każdy z Państwa wie, o co w tym wszystkim chodzi w tej całej sprawie, postaram się to naprawdę skrótowo Państwu przedstawić. Jeśli chodzi o konkurs o dotację na szkolenie dzieci i młodzieży, został skierowany do dyscyplin sportowych. Tak samo w zarządzeniu prezydenta jest skazane dyscypliny sportowe. I te dyscypliny sportowe to piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka. Pan Kaszubowski próbował otrzymać środki, tak zwane 18% za wyniki sportowe, nie z dyscyplin, tylko z odmiany piłki nożnej. Piłka nożna, mówimy wprost, jest to dyscyplina sportowa, zespołowa gra rozgrywana na boisku przez 12 drużyn. Przepraszam, przez dwie drużyny po 11 zawodników. Odmiany piłki nożnej, to można sobie łatwo sprawdzić w internecie, jest to futsal, beach soccer, czyli piłka plażowa, piłka nożna w błocie, siatko noga, futbol alpejski, futsal, to nic innego jak popularne piłkarzyki. I tu jest 11 zawodników, a w futsalu nie ma tych 11 zawodników. I każdy, kto nawet piłkarzyki zagrałby, chciałby od razu otrzymać środki za takie osiągnięcie. Nikt nie neguje tego osiągnięcia, które ci wspaniali chłopcy osiągnęli. Ale co do faktów. Szanowni Państwo, Beniaminek 03 nie złożył wniosku na szkolenie dzieci i młodzieży w futsalu. Nie wykazał, ile dzieci uprawia tę odmianę piłki nożnej, nie wykazał kosztowności i nie wykazał programu szkolenia. Chciał natomiast wykazać osiągnięcie w tej odmianie piłki nożnej i z tego tytułu otrzymać 51 tysięcy złotych. Nie wiem, czy była to próba manipulacji, czy próba wyłudzenia pieniędzy z budżetu miasta. Muszę podkreślić, że jeśli chodzi o te osiągnięcia, to żaden z tych dwóch klubów nie spełnił tych kryteriów. Ani Beniaminek, ani KP Starogard. 51 tysięcy złotych zostało rozdysponowane w ten sposób, że zostało wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności kosztowność dyscypliny. I to jest bardzo łatwo sprawdzić. W proporcjach 66% do 30% ta kosztowność jest wyższa w KP Starogard niż w Beniaminku. Oraz to, że po raz pierwszy historycznie nasi juniorzy U19 awansowali do makroregionu. Nie ma tutaj żadnej manipulacji, można sobie to sprawdzić, jeśli chodzi o kosztowność tej dyscypliny. Chcę jeszcze raz podkreślić, iż uchwała o sporcie była szeroko konsultowana z wszystkimi organizacjami, łącznie z klubem Beniaminek 03, który nie wniósł żadnych uwag do tej uchwały. Na szkolenie dzieci i młodzieży w Starogardzie Gdańskim otrzymało wsparcie łącznie 20 klubów sportowych na łączną kwotę 620 tysięcy. Klub Beniaminek 03 otrzymał wsparcie na wszystkie działania w tym roku z budżetu miasta, tylko przypomnę, 231 tysięcy złotych, a w zawartych umowach 291 tysięcy złotych. Nie wiem, czy jest to mało. Łącznie miasto, to też jest warte podkreślenia, to co pan prezydent powiedział, że łącznie miasto wspiera 2 tysiące dzieci. I żaden klub nie podnosi takich roszczeń, jak tylko pan Kaszubowski, który od samego początku, muszę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, próbuje skłócić to całe środowisko sportowe, a przecież wszystkie dzieci w Starogardzie mają równe prawo do wsparcia ich rozwoju. Widać, no tutaj pan Kaszubowski tego nie rozumie. Ja zadaję bardzo proste pytanie, czym różnią się dzieci chcące grać piłkę nożną w innym klubie, w siatkówce, w akrobatyce, boks, karate, pływanie, strzelectwo? Tutaj nie ma odpowiedzi, to są tylko po prostu manipulacje ze strony pana Kaszubowskiego i kłamstwa. A zresztą chyba wszyscy widzą, jak pan Kaszubowski zaangażował się w lokalną politykę i próbuje jeszcze na rzekomej krzywdze dzieci uprawiać lokalną politykę. Ale powiem tak, szanowni państwo, można mieć przecież inne zdanie, tak jak pan prezydent powiedział. Samorząd tworzy się z różnych poglądów, z różnych zdań. I jest to normalne. Jeśli ktoś czuje się w tej kwestii pokrzywdzony, są tego instytucje. Można zwrócić się do sądu, można zwrócić się do prokuratury i te wszystkie sprawy można wyjaśnić. A jaki cel ma tutaj, tak jak powiedział pan prezydent, ściąganie posła z Gdańska, który najpierw stawia osąd, a potem
składa pismo do prezydenta, żeby prezydent wyjaśnił mu tą całą sytuację, no to jest dalece naprawdę niepoważne. Ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Szanowni Państwo, na tym chciałbym, jeśli chodzi o ten wątek, zakończyć, ale chciałbym Państwu przekazać najważniejsze informacje, jeśli chodzi odnośnie stanu oświaty w naszym mieście, bo to jest też bardzo ważne informacje mam Państwu do przekazania. Jeśli chodzi o przedszkola. Zakończyliśmy właśnie pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli. Zakończył się pierwszy przydział dzieci do naszej przedszkoli i trwa właśnie weryfikacja. Po tej weryfikacji nastąpi drugi przydział do przedszkoli. Jeśli chodzi o przedszkola, już Państwu tu podaję, bo każdy z rodziców też tutaj się nas pyta. Szanowni Państwo, przedszkola w Starogardzie Gdańskim zostaną otwarte z dniem 1 lipca. I tu chciałbym Państwa poinformować zgodnie z zaplanowanymi przerwami wakacyjnymi. I tak, w miesiącu lipcu otwarte będą przedszkola numer 4, 5, 8 przy Lesie i Anioły. Natomiast w sierpniu funkcjonowały będą przedszkola 2, 3, 6, 10 i przy Lesie. Na ten moment potrzebę opieki nad swoimi dziećmi zgłosiło na lipiec 150 rodziców, a na sierpień 153. Jeśli któryś z rodziców chciałby jeszcze zgłosić swoje dziecko do przedszkola w okresie wakacyjnym, zapraszamy. Chciałbym też jakby tutaj rodziców przeprosić, że to tak długo trwa, ale proszę nas zrozumieć. Dbamy o bezpieczeństwo tych małych dzieci, dbamy o bezpieczeństwo rodziców, dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników. Sami widzimy, co się dzieje w innych samorządach, przedszkolach, które zostały otwarte, dzisiaj są zamykane. Nam w szczególności zależy na bezpieczeństwie tych dzieci. Chciałbym jeszcze podać informację, iż 16-18 czerwca wiemy, odbędą się egzaminy ósmoklasistów, przystąpi do niego 516 uczniów. Prośba jest taka, aby uczniowie przychodzili na te egzaminy sami. Oczywiście dyrektorzy są przygotowani do tego, aby poinstruować, jakie bezpieczeństwo ten egzamin ma spełniać. I jeszcze ważna informacja, w tym roku nie będzie zakończenia roku szkolnego. Dyrektorzy szkół przedstawią rodzicom, w jakich dniach mogą odbierać świadectwa dzieci. Dziękuję bardzo.